Dzień dobry Państwu, to program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest pan sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry. Miałem przyjemność panie sędzio oglądać pana w obecności pierwszej prezes, profesor Małgorzaty Gersdorf, która zwołała zapowiedzianą i z takim napięciem ogłaszaną konferencję. Spodziewałem się, prawdę mówiąc, większej bomby, no ale mamy to, co mamy, czyli zwołanie KRS. A propos, czy pani prezes podpisała na pewno już pismo o zwołaniu Krajowej Rady Sądownictwa, czy tylko zadeklarowała? Nie, na pewno podpisała. Podpisała akurat przy mnie, w mojej obecności. I zostało już to pismo doręczone do siedziby KRS-u, także tutaj już żadnych wątpliwości nie ma. Czy ten problem mamy z głowy? Ale panie sędzio, czy warto było tak długo z tym czekać? Dosyć długo. Ja nie sądzę, żeby to było tak bardzo długo. Zależy do jakich terminów i do jakiej zwłoki i czy jakiego organu będziemy porównywać. Wydaje mi się, że tutaj długo nie było. Nie przekroczyło to tego instrukcyjnego czy pomocniczo stosowanego terminu do zwoływania Krajowej Rady Sądownictwa posiedzeń raz na 2 miesiące. To dopiero mija 3 maja. Więc ja nie uważam, żeby to było bardzo długo. A decyzja wbrew pozorom wcale nie jest tak oczywista. Oczywiście dla wielu osób czytających ustawę wydaje się, że jest to bardzo proste wykonanie obowiązku, ale przyznajmy, że bardzo znaczna część środowiska prawniczego uważa, że te zmiany, które wprowadzono do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, są niezgodne z konstytucją, że nie o taki wybór sędziów zasiadających w tej Radzie chodziło. Do pani prezes docierają oczywiście różne głosy, różne opinie, różne wezwania, także organizacji sędziowskich, prawniczych, różnych środowisk. Prokuratora generalnego, oczywiście z każdej strony. No i wymagało to pewnego namysłu zresztą z tej konferencji, o której pan wspomniał, na której pan się spodziewał jakiejś sensacji większej, nie wiem jakiej. Dymisji pani prezes. No ale moim zdaniem dobrze się stało, że do niej nie doszło i że pani prezes zostanie pierwszym prezesem przynajmniej do 3 lipca, bo tak się wydaje, należy odczytywać ustawę. Dokładnie mówiąc do 4 chyba, jakby się Do 3 jest, a od 4 jest. Tak, już następny dzień po 3 miesiącach. Także nie wydaje mi się, żeby to było długo, a decyzja była trudna i ja rozumiem te dylematy. Pani prezes o nich mówiła w czasie tej konferencji. Pozwoliłem sobie na uwagę, że dość długo, dlatego że termin 2 miesiące to jest trochę taki naciągany. To prawda. A po drugie już niecierpliwił się wręcz parlament, który zaczął. Zresztą uchwali odpowiednią ustawę, która w tej chwili chyba już zupełnie nie będzie potrzebna. Ale panie sędzio, czy to była decyzja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czy też zgromadzenia, które, nie chcę powiedzieć, że cały czas, ale w tym czasie 2 razy co najmniej się spotykało? To była osobista decyzja pani prezes. Na nią niestety ustawodawca ten obowiązek nałożył i ona się z tą decyzją, powiedziałbym, zmagała, zastanawiała się, co robić. W trakcie zgromadzenia nie był to może nawet wiodący temat, aczkolwiek na ten temat wypowiadali się różni dyskutanci. Nie wiem, w jakim mierze te wypowiedzi miały wpływ na decyzję pani prezes. Myślę, że raczej nie miały, że pani prezes osobiście sama, samodzielnie podjęła tę decyzję. Ale jeżeli, bo to się robi bardzo ciekawe, choćby dlatego, że tam nie było dziennikarzy, to są najciekawsze takie spotkania i zgromadzenia. Jeśli nie miały wpływu, to znaczy, że były też inne propozycje, co namawiano panią pierwszą prezes do... No nie wiem, jak to nazwać, ale chyba obywatelskiego oporu. Ona zresztą użyła takiego sformułowania. Ona użyła sformułowania, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie może jakby być w tym stanie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Albo jest prezesem, albo nie... No tak, i na to tak chyba trzeba spojrzeć. My jako sędziowie od dziesiątek lat w przypadku sędziów Sądu Najwyższego stosujemy prawo i cały czas jakby zajmujemy się egzekwowaniem przestrzegania prawa. I w tej sytuacji jest nam szalenie trudno jakby spojrzeć na to inaczej, czy spojrzeć z innej perspektywy i jakby prawa nie stosować w imię jakichś innych racji, nawet jeśli one są najwyższe. I o tym warto pamiętać, bo to jest też jeden z tych dylematów pani prezes, jeden z naszych wspólnych dylematów. I one były po prostu omawiane
w trakcie tego zgromadzenia. No ja nie będę relacjonował poszczególnych głosów, były bardzo różne. Od takich, żeby natychmiast zwołać i wspierać panią prezes w tej decyzji, po takie, żeby się zdystansować i jako zgromadzenie nie zabierać w tej sprawie głosu, skoro to pani pierwsza prezes jest zobowiązana do podjęcia tej decyzji. A to miłe i bardzo interesujące w dobrym tego słowa znaczenie informacje, bo już zacząłem się obawiać, panie sędzio, że to zgromadzenie w końcu bardzo wybitnych elity sędziowskiej, wybitnych prawników, no byłoby dla mnie niepojęte, niezrozumiałe, gdyby wszyscy myśleli jednakowo i mieli jednakowe poglądy, a pan nam tu ujawnia, że jednak nie mieli. Jednakowych poglądów w tej kwestii przynajmniej nie było, aczkolwiek trzeba też przyznać, że zgromadzenie jednak dość jednolicie wypowiedziało się w swojej uchwale. To właściwie 4 osoby się wstrzymały od głosu. Wszyscy pozostali byli za. W tej ostatniej, w tej dotyczącej sposobu procedowania nad ostatnimi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, o KRS-ie, o sądach powszechnych, bo no to chyba trzeba powiedzieć, to być może kiedyś jacyś historycy polskiego parlamentaryzmu będą się nad tym zastanawiać. No, z całą pewnością ta debata parlamentarna nie powinna tak wyglądać, jak wygląda. Ja rozumiem, że jest jakby potrzeba tam szybkiego uchwalenia, tak, przeprowadzenia pewnych zmian i się idzie trochę na skróty, ale tutaj już chyba przekroczono wszelkie granice. Ale czy zastrzeżenia, bo pan mówi o zastrzeżeniach natury proceduralnej bardziej, czy tylko tego zastrzeżenia sędziów Sądu Najwyższego dotyczyły, czy także meritum? Także meritum, bo uważamy, że te zmiany w gruncie rzeczy mają pozorny charakter. One jakby wręcz, no, istnieje takie wrażenie, że one są tworzone w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej, być może także międzynarodowej, czy organów Unii Europejskiej, bo tak naprawdę te zmiany, poza tą jedną, która jest ewidentnie potrzebna i zasadna, dotyczącą tego zmiany progu wieku przechodzenia w stan spoczynku dla mężczyzn i kobiet, no to pozostałe zmiany mają taki bardzo kosmetyczny charakter, one tak naprawdę niczego nie zmieniają. Są wprowadzone po paru dniach od wejścia w życie ustawy. I wszystko to razem robi kiepskie wrażenie. No, to nie jest jakiś wzorzec, do którego chcielibyśmy dążyć chyba. Panie sędzio, pani prezes Gersdorf powiedziała, że chyba nawet to wprost powiedziała, że nie będzie się podawać do dymisji. Nie wiem, czy było takie pytanie. A co z innymi prezesami poszczególnych izb? Teraz jesteśmy w takim okresie przejściowym wynikającym z ustawy. To jest 3-miesięczny czas od wejścia w życie ustawy, czyli od tego 3 kwietnia. I to jest czas, w którym sędziowie starsi mogą złożyć wniosek o przedłużenie tej możliwości orzekania, wniosek czy oświadczenie, no bo zobaczymy, jak zakończą się prace parlamentarne. By nie powiedzieć prośbę, czy nie, no właśnie, bo to słowo nie pada tam. Nie pada, ale tak trochę wynika z tego obecnie obowiązującego przepisu. To jest dla wielu osób to jest jakiś problem, tak? To jest przeszkoda. I w tym okresie 3-miesięcznym prezesi nadal pełnią swoje funkcje, tak to rozumiemy. Sytuacja się zmieni po tym 3 lipca w odniesieniu do tych prezesów, którzy już ukończyli 65 rok życia. Pani prezes także na tej konferencji zdeklarowała, że nie będzie składać wniosku do prezydenta o przedłużenie. Tak, powtórzyła. Więc wydaje się, że tego 3 czy 4 lipca zakończy swoją misję. Tym samym dojdzie do przerwania jej kadencji, obojętnie jak to będziemy interpretować. Będziemy mieli jakieś tam wybory. Tak. I no pewnie. A co z innymi prezesami? W tej samej sytuacji jest prezes Izby Karnej, pan sędzia Zabłocki. On także skończył 65 rok życia i na razie wniosku nie złożył. I pan prezes Iwulski, kierujący Izbą Pracy. Tak. Natomiast prezes Zawistowski, który kieruje Izbą Cywilną, jest młodszy, więc wniosku składać nie musi, jak się wydaje, nadal będzie swoją funkcję wypełniał. Panie sędzio, że Izba Pracy pracuje, to wiem, bo byłem parę dni temu, piszę o tych sprawach. Może trochę mniej, bo podobno sędziowie poszli na urlopy, może jakiś okres ferii. Izba Karna, tu jest pan sędzia lepiej ode mnie zorientowany, bo jest pan jej członkiem. Nie dość, że pracuje, ale to także załatwia sprawy dyscyplinarne, prawda? Tak, bo to są te sprawy dyscyplinarne, które wpłynęły do Izby jeszcze pod rządami starych przepisów i one będą rozpoznawane aż do wyczerpania tej puli
według tych w Izbie Karnej po prostu. I dopiero te, które teraz... Nawet jak Izba Dyscyplinarna by powstała. Tak, tak. No tak chyba trzeba zrozumieć treść ustawy. Natomiast te, które wpływają już teraz, po 3 kwietnia, no to te oczywiście już są odkładane do dyspozycji Izby Dyscyplinarnej. Wszystkie izby pracują normalnie. Tam to urlopy zawsze były i będą i tam są może okresy, kiedy się trochę kumulują, ale wszystkie te funkcjonujące izby pracują normalnie, w normalnym trybie, w normalnym tempie, nie ma żadnego spowolnienia, sprawy są rozpoznawane wszelkie, tak, te bardziej i mniej medialne czy cieszące się zainteresowaniem. Problem jest z tymi sprawami, które według nowej ustawy należą do właściwości tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo tej izby nowej. Nie ma. Nowej. Formalnie jest, a faktycznie jej nie mamy. Formalnie jest, ale faktycznie jej nie mamy i chyba nie tak prędko będziemy mieli nawet po zwołaniu posiedzenia KRS-u. No bo tam ustawy wymagają też pewnych terminów, tak? Ogłoszenia wolnych stanowisk, zgłoszeń. Mówi pan sędzia o wyborze nowych sędziów. Tak. No być może pojawią się sędziowie delegowani. Tego nie wiem, bo na razie się nie pojawili. Może pan tam trafi? Chciałby pan trafić do którejś z tych nowych izb? Ja dobrze mi się orzeka w Izbie Karnej i nie chcę na razie żadnych zmian. Bo rzeczywiście dotychczas w tej ustawie, która obowiązuje, nie można było przesuwać ale raz przewidziano tak, teraz taką to skorygowano jest. Chyba i być może dojdzie do ostatecznej korekty, no bo jeszcze nie zakończony jest ten proces. Może się okaże, że obecni sędziowie są bardzo dobrzy, zresztą nikt tego wprost nie kwestionował. Z całą pewnością w Izbie Karnej są sędziowie, którzy wręcz są fachowcami wybitnymi, jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne. I myślę tu o sędziach, którzy po prostu dużo publikują, piszą na ten temat, tak, snują różne rozważania, są zapraszani jako wykładowcy z tej materii, a więc to... I sprawy są ciekawe. Sprawy są ciekawe głównie, ale nawet nie tylko, głównie z takiego życiowego punktu widzenia, prawda? Z takiego etycznego punktu widzenia. Ale czasem zdarzają się też bardzo interesujące problemy materialno-prawne czy procesowe, także to nie jest jakiś margines. Ale wydaje się, panie sędzio, że ta izba nowa, izba dyscyplinarna, gdzie być może znajdzie się trochę sędziów dotychczasowych Sądu Najwyższego, być może będą to nowi, wzbudza dość duży opór Sądu Najwyższego w tych uchwałach. O tej Izbie Dyscyplinarnej tak dużo mowy. Skąd ta, nie chcę powiedzieć niechęć, ale te zastrzeżenia? Znaczy w opiniach, bo w uchwałach tak. Chyba o Izbie nic nie mówiliśmy. W opiniach rzeczywiście jest sporo zastrzeżeń, ale to nie, ja rozumiem samą ideę powołania Izby i to jakby nie jest kwestionowane, bo to różnie można zorganizować. Tak, zresztą chyba w projekcie, nie chyba, tylko na pewno w projekcie pani pierwszej prezes Gersdorf też była Izba, jakaś forma odrębnej... Wyodrębnienia, tak. I to jest oczywiście idea, z którą można się zgodzić albo nie, ale to jest jak najbardziej dopuszczalna. Jest to kwestia organizacji wewnętrznej Sądu Najwyższego. Natomiast to, co wprowadzono, to jest tak daleko idące wyodrębnienie tej izby i nadanie jej takich przywilejów i specjalnych rozwiązań. Autonomia. No tak, ale autonomia taka do tego stopnia posunięta, że my w tej chwili nie możemy wynająć dla tej izby żadnych pomieszczeń, bo prezes, który kiedyś ją będzie kierował, ma zupełnie niezależne jakby uprawnienia ze swoim szefem kancelarii włącznie. No pytanie, czy rzeczywiście jest aż taka potrzeba, czy jest taka potrzeba, żeby dostawali sędziowie tam 40% dodatek, bo to zawsze robi wrażenie takiej nierówności, tak, że są jacyś lepsi sędziowie i gorsi sędziowie Sądu Najwyższego, co nie powinno mieć miejsca. Oni mają chyba dostać te ekstra pieniądze za jakby narażanie się środowisku, no bo nie jest przyjemne sądzenie kolegów, czy choćby dalej znajomych po fachu. No tak, ale to robimy sędziowie Sądu Najwyższego i sędziowie sądów apelacyjnych od tam 10 czy 12 lat. I premii żadnych nie było. Dodatków nie ma. A z całą pewnością mało jest pasjonatów takich, bo to nie jest przyjemne. To chyba nikt nie lubi kolegów, koleżanek osądzać. To jest raczej taka przykra konieczność, tak? Ale pan sędzia wspomniał, bo miałem o to zapytać, a na jakim etapie są prace te bardziej organizacyjne, a więc te lokale, te biura dla tych dwóch nowych izb, a zwłaszcza dla tej dyscyplinarnej? Szef kancelarii pierwszego prezesa, to pan minister u nas tak się używa tej nomenklatury, ogłosił taki przetarg, czy jakby zgłaszanie ofert co do tych lokali.
Tam upływa któregoś maja termin do tych zgłoszeń, już pierwsze się pojawiły. No i jakieś prace trzeba oczywiście podjąć, no bo gdzieś te izby ale muszą funkcjonować. Ale to co, nie będą funkcjonować w gmachu w Pałacu Sprawiedliwości, bo też tak się go nazywa, na Placu Krasiński? Tak. No niestety chyba nie, bo po prostu nie ma tam miejsca. To wyliczyliśmy, że łącznie z sędziami to jest około 100 osób, bo to będą jeszcze asystenci, tam pracownicy sekretariatów i tak w dalej. W tych dwóch nowych izbach. W tych dwóch nowych izbach. I tam absolutnie w tym gmachu, w którym się mieścimy, no my już niestety ze szkodą nawet myślę dla architektonicznej wizji tego gmachu są zabudowywane kolejne jakieś fragmenty korytarzy, bo brakuje nam pomieszczeń. No to stara polska tradycja. No właśnie. Ale no to jest proces, którego nie sposób zatrzymać i gdzieś ci ludzie muszą siedzieć i gdzieś no, w jakiś no, w miarę godziwy warunkach pracować. No i co najważniejsza izba, ja mówię z pewnym uśmiechem, bo zobaczymy, życie pokaże, czy to będzie najważniejsza, czy drugorzędna izba będzie gdzieś na peryferiach, nie daj Boże. Nie wiem, no być może będzie miała bardzo godną siedzibę, tak, w środku miasta, tego nie wiem. Oczywiście nie będziemy wybierać takich peryferyjnych lokalizacji, to musi odpowiadać godności urzędu, godności sędziego Sądu Najwyższego. No to jest kwestia organizacji, tak, funduszy, których nie mamy w tej chwili w ogóle. Znaczy nie przekazano nam na razie ani złotówki. Ale no. Zdolność kredytową Sąd Najwyższy chyba ma. Mam nadzieję, chociaż autorytet sądu nieco spadł w ostatnich miesiącach. Nie przypuszczam, żeby nie aż tak, żeby ale nie mógł kredytu no zaciągnąć. Żartuję, chyba tak. Zresztą wiemy, że jakieś prace w tej materii też trwają, no one nie zakończyły się. Mówię, fizycznie tych pieniędzy nie ma, no ale mamy nadzieję, że one będą. No i te izby rozpoczną swoją pracę, bo za tym stoją normalne sprawy, tak? My się staramy teraz w jakiś sposób rozpoznawać sprawy na przykład o przewlekłość postępowań, które wpływają, których jest już tam kilkadziesiąt, a izby nie ma, więc będziemy prawdopodobnie delegować sędziów, pani prezes będzie delegować sędziów do konkretnych składów i na konkretne sesje po to, żeby te sprawy nie leżały i żeby je rozpoznać, bo zatem normalni ludzie stoją, tak, którzy czekają na decyzję. Panie sędzio, pan sędzio wspomniał o tych sędziach słowem tych, którzy będą musieli, znaczy nie, może nie będą musieli, ale którzy stają przed wyborem, czy prosić prezydenta o przedłużenie okresu orzekania i ten termin jest bardzo krótki, bo o nim akurat nie mówiliśmy, im zostało, tak. Dosłownie mają czas do 3 maja, tak, więc jakieś dwa tygodnie. Z tego co wiem, zdaje się, tylko jeden sędzia o to się zwrócił. Tak. A jak na pana nosa, bo chyba pan liczb konkretnych nie ma, ilu sędziów jednak poprosi, znaczy zwróci się do prezydenta o to, by pozostać w Sądzie Najwyższym? To jest trudne pytanie, trudno mi na nie odpowiedzieć, bo z jednej strony mamy do czynienia z procedurą, którą sędziowie mówią, no mamy prosić, skoro zostaliśmy powołani do... Ale zostawmy tak dalej, to słowo, ja piszę w każdym podaniu, tak. Uprzejmie proszę. No tak. A z drugiej strony mamy też od jakiegoś czasu różne apele, aby jak najwięcej sędziów, tych starych sędziów, tak powiem w tym sensie, tych dotychczas powołanych, nie chodzi mi o wiek, żeby oni pozostali. Również ci młodsi, żebyśmy w jak największej liczbie pozostali w Sądzie Najwyższym. No, o tych młodszych, takich jak pan, to w ogóle na razie nie ma chyba problemu odejścia. Też taki problem jest, bo ustawa umożliwia nam odejście. Tam, owszem, co prawda do września owszem, jest koniec, ale jest jeszcze czas, prawda? No tak, ale zobaczymy, czy ilu kolegów... A co, wyrywają się do odejścia? No nie wiem, nikt o tym tak nie mówi głośno, bo to jest taka indywidualna decyzja i dosyć trudna też, ale będziemy obserwować to, co się będzie działo w Sądzie Najwyższym, kto będzie tym sądem kierował, bo to jest też bardzo istotne, tak, aby była to osoba o odpowiednim merytorycznych. Ale tylko pierwszy prezes? Czy też liczą się prezesi, no, szefowie wydziałów? No, głównie pierwszy prezes, ale prezesi izb oczywiście też istotne znaczenie jest to, kto będzie. Dla mnie to jest istotne znaczenie, czy będzie to osoba o takich kwalifikacjach, które ja sobie wyobrażam są minimalne dla objęcia takiego stanowiska, a one takie małe nie są. No czy ktoś, kto takich kwalifikacji ewidentnie nie ma. No mieliśmy takie przypadki, prawda? A już na koniec, bo czas nam ucieka. Panie sędzio, i ten spór już długo trwa. A jak pan ocenia, czy
czy już jesteśmy po drugiej stronie, czy przeszliśmy najgorsze. Pytam o perspektywę pana, sędziów Sądu Najwyższego. Czy nam się sytuacja już jakoś tak klaruje, czy nie? Ja myślę, że jeszcze jest czas, w którym tak do końca tej klarowności nie ma. No nie wiem, czy już zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską, czy te ustawy, które w tej chwili są w Senacie, czy one, że tak powiem, zadowalają obie strony, czy też być może nie. No ale gdyby zadowoliły sędziów Sądu Najwyższego, to i Unia pewnie by złagodniała. No z tego punktu widzenia to ja od razu powiem, że nie zadowalają sędziów Sądu Najwyższego. Dla nas te podstawowe zastrzeżenia są aktualne. No, przede wszystkim jednak zastrzeżenie w odniesieniu do konstytucyjnej kadencji pierwszego prezesa. To trudno jakby zaakceptować faktyczne skrócenie ale tej kadencji. Ale pierwsza prezes nie daje szansy prezydentowi. No, ale pytanie, czy to jest tak, że ma dawać szansę prezydentowi? No bez tego on nie może jej przedłużyć. No ale czy w ogóle musi dochodzić do takiej procedury w sytuacji, kiedy w Konstytucji mamy wyraźnie z Konstytucji wynikającą tą datę końcową kadencji, prawda? To jeśli tak jest, to dlaczego pani prezes ma jakieś składać wnioski czy oświadczenia? Dlaczego ma przechodzić badania lekarskie z psychologicznymi włącznie po to, żeby dalej pełnić funkcję, na którą została już powołana? Więc to jest poważne zastrzeżenie moim zdaniem i należy się z tym zmierzyć i zastanowić, czy tak można robić po prostu, bo to jest niebezpieczny precedens. Mamy sporo kadencyjnych funkcji w państwie. Jeśli będziemy tak to widzieć, no to właściwie każdą kadencję można bez mała skrócić, zmienić, tak, wprowadzić jakiś warunek, którego dana osoba nie spełnia. I to bardzo niebezpieczne zjawisko w takim państwie prawa, jakie chcielibyśmy mieć w Polsce. Dziękuję panie sędzie za przybliżenie nam atmosfery problemów w Sądzie Najwyższym i miejmy nadzieję, że one będą coraz mniejsze, że Sąd Najwyższy tak jak pracował i pracuje w tej chwili, będzie pracował ku pożytkowi wszystkim w przyszłości. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem był pan sędzia Michał Laskowski z Sądu Najwyższego. Dziękuję.